Dotychczasowy dokument prawo jazdy stracił ważność, więc 40-letni mężczyzna złożył wniosek o nowy. Teraz jednak nie musi go odbierać, bo nabawił się kłopotów, jadąc pod wpływem środków odurzających. Reakcje psychofizyczne kontrolowanego kierującego wzbudziły podejrzenia grębocickich policjantów zarówno w stylu jazdy, jak już podczas samej czynności kontroli drogowej. Oczywiście pierwszą czynnością wykonaną przez funkcjonariuszy było badanie narkotesterem, a urządzenie wykazało, że 40-latek jest pod wpływem narkotyków. Dalszy los mieszkańca gminy Kotla będzie znany po wyniku badania pobranej krwi. Jeśli potwierdzą się podejrzenia policjantów i kierujący popełnił przestępstwo kierowania pod wpływem narkotyków, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz środki karne, m.in. sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mundurowi kolejny raz apelują do kierowców o rozwagę, a osoby postronne, które widzą pijanego za kierownicą, powinny jak najszybciej zgłosić sprawę na policję.